pierdoły są tylko funkcją wokalną, zajmującą przestrzeń, zanim się osoby tam. Słuchasz ich ze średnim zainteresowaniem. Nie próbuję. Musiałam się pojąć tym, co słyszę. A jest. Sugestia prowokacyjna. 5 i 6 października, o czym już nadmieniliśmy w naszych materiałach na temat warsztatów krakowskich, w Cudzie Grochowskim pod dyrektywą i dyrekturą i kierownictwem naszej już stale nieocenionej Żużu Żanny Żbikowskiej zostanie zorganizowana kolejna edycja warsztatów Tresury Matrixa. Którą to edycję warsztatów pragniemy w szczególny sposób wyświętować, ponieważ mamy wrażenie, że będzie to edycja przełomowa. Ponieważ coraz silniej na pierwszy plan przebija się pewnego rodzaju niemetodyka, którą stosujemy. Czyli najmniejsze skupienie na określonej procedurze, która miałaby doprowadzić do określonego celu, a większe skupienie na materializacji sprawczości, która dzieje się poprzez fakt, że człowiek nie uzyskuje odpowiedzi od osoby prowadzącej, od jednostki terapeutycznej, od homo therapeuticus, lecz otrzymuje pytania, uparcie wciąż to powtarzam, otrzymuje pytania, których to pytań albo sam sobie nie zadał, albo których bał się sobie zadać, albo których tych pytań nigdy mu nie postawiono. W wyniku czego sam zaczyna orientować się, że jest częścią świata, który dotychczas demonizował, odsuwał, którego się obawiał, albo którego nie chciał dopuścić, albo też do którego bardzo chciał należeć. Czyli jest to rzeczywistość bardzo upragniona, bardzo obdarzona niechęcią, albo jedno i drugie. I okazuje się, że w jednym i drugim przypadku okazuje się, że to jest dokładnie to, czego ten człowiek chciał. Dzieje się to, ponieważ człowiek ten zadał sobie pytania lub otrzymał pytania, których nie zadałby sobie i nie otrzymał, gdyby nie skonfrontował się z sytuacją, że posiada problem, ponieważ ten problem powstał w wyniku faktu, że jego życie osiągnęło poziom rozpaczliwy i skłoniło go do poproszenia o pomoc. I jest to coś, co Tresura Matrixa wykorzystuje doskonale, ponieważ pojawia się w postaci homo therapeuticus, który zadaje pytania i nie zna odpowiedzi. Jednak zadaje te pytania, ponieważ jego praktyka i odwaga osobista kierowała go właśnie w takich wydarzeniach jak te warsztaty, w kierunku wsłuchiwania się w częstotliwość obaw osoby, która z nim rozmawia. Ponieważ te pytania są bardzo często bardzo kompatybilne z obawami, które osoba, która z nim rozmawia, posiada. A te obawy są często genialnie, wręcz stuprocentowo kompatybilne z jego rzeczywistymi mocami sprawczymi. I to właśnie będzie się działo na warszawskich, kolejnych, grochowskich warsztatach cudownych, które odbędą się już bardzo, bardzo niedługo, bo prawdopodobnie, jeśli dobrze liczę, około tygodnia po warsztatach krakowskich. I ja wiem, że już są chętni zapisani. To jest nuklearna zdolność Żanny. Natomiast gdybyście jeszcze nie wiedzieli, co robić z 5-6 października i co zrobić z pytaniami, których sobie jeszcze nigdy nie zadaliście i w jaki sposób pojawią się w Was odpowiedzi, czego my nawet nie potrafimy przewidzieć, piszcie na mail podany w wydarzeniu cudowne warsztaty Tresury Matrixa. Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym trochę poopowiadać o warsztatach. Historia naszych warsztatów zaczyna się gdzieś tam w roku 2015, na wiosnę, kiedy zdecydowaliśmy z Olegiem, że zaprosimy ludzi trochę bliżej siebie i poopowiadamy im, jak my robimy sesje indywidualne. I na początku to miał być taki proces, w którym ludzie dowiadują się, jak mogą robić sesje indywidualne innym ludziom. I tak też się to odbyło. My na początku przekazywaliśmy informacje o tym, jak odbywają się sesje indywidualne.
Potem te warsztaty zaczęły ewoluować w trochę innym kierunku, a mianowicie w takim, że ludzie zaczęli na tych warsztatach pracować po prostu ze sobą, metodami, któreśmy z Olegiem wypróbowali najpierw na sobie, a potem zaczęliśmy je promować. W tej chwili nasze warsztaty to spotkania ludzi, którzy, niektórzy z nich byli już nieraz na warsztatach, niektórzy przesłuchali wszystkie nasze filmy, a niektórzy po prostu przyjechali, bo ktoś powiedział im, że takie warsztaty są do dyspozycji. Teraz stoimy tuż przed warsztatami w Krakowie i w Warszawie. Ten materiał jest zaproszeniem na warsztaty warszawskie, które odbywają się już trzeci raz i prawdopodobnie będzie to impreza cykliczna ze względu na to, że w Warszawie bardzo dobrze nam się występuje w takim ośrodku, który nazywa się Cud. Nazwa też jest ciekawa. Ja jestem dosyć praktycznym i pragmatycznym człowiekiem, wierzę w cuda i rzeczywiście tam takie rzeczy się dzieją w tym naszym warszawskim cudzie. To już trzeci raz, kiedy my się tam spotkamy i będziemy wspólnie pracować nad tym, jakie myśli rodzą się w naszej głowie, jak to czujemy, jak widzimy tą przestrzeń, którą tworzymy. Tak, tworzymy, ponieważ w momencie, kiedy zaczniemy świat postrzegać w taki sposób, że to my zadecydowaliśmy o tym, żeby przejść na ten świat, żeby wybrać sobie rodziców, żeby przeżyć te wszystkie emocje, które nas spotykały i spotykać będą, ponieważ skoro słuchacie tego, to znaczy, że wasze życie się jeszcze nie skończyło, więc to wszystko jeszcze przed nami. Skoro tak jest, to dlaczego z tego nie korzystać? Dlaczego nie spróbować, chociaż przez moment, postawić się właśnie w roli twórcy własnego życia i zacząć czerpać inspirację, siłę i coś w rodzaju radości ze wszystkiego, co nas w życiu spotyka, z każdej emocji, z każdej chwili. Nawet jeżeli to są chwile, które w danym momencie powodują pewnego rodzaju dyskomfort. Ja wczoraj byłem na którejś z rzędu rozprawie w sądzie, sala rozpraw numer 13, którą odwiedziłem już chyba 7 albo 8 raz. I sprawa przeciąga się tylko dlatego, że jakiś policjant nie ma czasu przyjść i złożyć krótkiego zeznania, że był świadkiem zdarzenia drogowego. Tak? Ja wam kiedyś opowiadałem o tym zdarzeniu drogowym. I być może kiedyś denerwowałbym się tym, że któryś raz z rzędu muszę iść do sądu tylko po to, żeby usłyszeć, że jakiś świadek, który de facto jest jeszcze policjantem, który powinien być stawiany za wzór kogoś, kto przestrzega prawa i tak dalej, powoduje, że sprawa przeciąga się w nieskończoność. No tak się rzeczywiście dzieje. Ale z drugiej strony ja za każdym razem, kiedy jadę do tego sądu, mam pewnego rodzaju historię związaną z pewną refleksją i czymś, co powoduje, że na moment dystansuję się od tego wszystkiego i zastanawiam się, co się stanie, jak ta sprawa się zakończy. Będzie mi po prostu brakować tych wizyt poniedziałkowych co miesiąc w tym naszym sądzie w sali numer 13. Być może prowokuję jakąś przestrzeń przed sobą. Jeżeli tak jest, to oczywiście wam o tym opowiem, ale w tym momencie nie mam już przed tym obawy, a coś, co można by nazwać ciekawością, co jutro, co za rogiem, co przyniesie następna godzina, co przyniesie następny uśmiechnięty do mnie człowiek. O tym właśnie będziemy mówić na warsztatach. Jak się tego uczyć, jak to zauważać, jak czerpać z tego inspirację i przyjemność. Zapraszam wszystkich na warsztaty do Warszawy. Kosmos twojego ciała. Tańcz.
dobrze.